Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Livit, a to jest 11 odcinek naszej serii Zagrajmy w Mirror's Edge. 11 i prawdopodobnie już ostatni. Bądź też przedostatni ewentualnie. Wydaje mi się, że... misja z odbiciem Kate po raz drugi to jest jedna z ostatnich misji. Znaczy, to jest ostatnia na pewno misja w grze. Tylko nie wiem, czy zrobimy to już w tym odcinku... tak naprawdę w tej misji, czy w następnej. O, może tak. Jeżeli to będzie ostatni odcinek, to prawdopodobnie on będzie nieco dłuższy niż poprzednie. Bo wydaje mi się, że jednak jeszcze troszkę sobie pogramy w Mirror's Edge, zanim go skończymy. Dobra. Już na samym początku odcinka nie wiem, gdzie biec. Okej, chyba tam mamy rurkę. Dokładnie. Zróbmy to chyba tak. Okej, i mamy tam. Dobra. Zbałem się, że będę musiał znowu jakoś kombinować, szukać przejścia, ale nawet udało się w miarę łatwo to zrobić. Mamy też czerwone drzwi, a więc na pewno biegniemy w dobre miejsce. Jest tu też gdzieś torba. Okej, jest na górze. Weźmy ją oczywiście, skoro już zauważona została. 13 na 30, no więc chyba nie uda mi się zebrać połowy. Dobrze, zobaczymy, dopiero zaczęliśmy ten odcinek. W sumie to nawet nie wiem, czy ja tu miałem ruszyć, ale... świeciło się na czerwono, więc jak zwykle dotknąłem. Okej. Nie strzaiłem, o co chodzi. Dobra, ale teraz będę wiedział. Tych drzwi po prostu nie otworzymy. Normalnie podejrzewam, że ten wybuch, który za chwilę tutaj nastąpi, otworzy nam przejście. A ja się schowam tutaj i powinno być wszystko ok. Jeszcze za tą kratką się schowajmy może. O właśnie. Ho ho, rany. Ale pożoga, co? Okej, a więc mamy walkę. Dobra. Mamy LKM, o rany. Dobra, wiecie co? Spróbuję raz to przejść. Jeżeli się nie uda, od razu robię cięcie. Dobra, teraz nawet łatwo poszło. Skąd? Tam był gdzieś, dobra, nieważne. Robię przecięcie i zobaczymy się za chwilę. Okej, witam was po krótkim cięciu. Chyba wszystkich już załatwiłem. I tutaj mamy iść dokładnie. Dobra, wiecie co? Nawet nie spodziewałem się, teraz poszło nawet szybko. Sfailowałem chyba jeszcze tylko raz. Poza nagraniem tą walkę. Więc nawet się tak nie namęczyłem, jak w poprzednim odcinku. Wtedy to naprawdę męczyłem się chyba przez 10 minut, zanim cokolwiek zrobiłem, ale dobra, już się zamykam. Dobra robota. Sprawdził. To jest Miller. Mnie też zastrzelisz? Nie. Póki co jesteś całą nadzieją, Kate. Oni nie byli od ciebie? Nie, byli z PK, Pirandello Kruger. Agencja ochrony. Co się dzieje, Miller? Zabójstwo Pope'a. Wychodzi na to, że to ktoś z wewnątrz. Roben? Tak. Miałaś co do niego rację. Sam chciałem otrzymać odpowiedzi. Ale czemu Kate? Chcieli, żeby zabójcą Pope'a był gliniarz CPF.
Nie ma czasu na dalsze tłumaczenia. Zabierz komunikatory i ruszaj na dach. Tam zabrali Kate. Złapię cię, gdy będzie bezpiecznie. Zatrzymam ich. Na dach. Już! Dalej! Okej, okay, a więc z Millera trzeba przyznać jest niezły macho. Hej, mamy kolejną walkę. Spróbujmy ją przejść w takim razie. Czyli przyzwyczaiłem do tego, że raczej te walki failuje. Robimy tak jak ostatnio. Jeżeli mi się nie uda, to... Od razu robię cięcie, dokładnie. Albo nie, dobra. Dwie próby. Dajcie mi spróbować zrobić to dwukrotnie. Byłoby to dużo łatwiejsze, gdybym po prostu do nich strzelał, ale... O nie, 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 nie. Dobra. Tym razem się udało. Okej, już są tutaj kolejni. Ha! Tego się nie spodziewałem, że tak mogę zrobić, ale fajnie wyszło. Chociaż trochę przypadkowo. Tutaj był chyba do rozbrojenia. Na dole jest turna. Dobra. Spróbujmy w takim razie może tam na koniec przebiec. I rozbroimy tego. Dobra. Hej, witam ponownie po tym razem nieco dłuższym cięciu. Okej, okay. W końcu jakoś ich rozbroiłem. Jestem troszkę skonfrustrowany, bo mam wrażenie, że trwało to zdecydowanie za długo. Ale to chyba była kara za to, że wcześniej udało mi się jakoś szybciej to ogarnąć. No nie, serio. Myślałem, że będziemy musieli z kolejnymi walczyć, zanim Mida przyjedzie. Ale na szczęście nie doszło do tego. W ogóle teraz mi się przypomniało, że przecież Miller miał ich zatrzymać. Mimo to mieliśmy całkiem sporą walkę teraz. Ha. Teraz jak o tym myślę, to może ten odcinek wcale nie będzie taki długi, bo pamiętam, że ta misja była dość długa, ale być może to właśnie przez te walki. Znajdują się w nim biura burmistrza Callahana. Z wieży roztacza się wspaniały widok na miasto. Przypominamy, że pomiędzy piętrami 90-110 zabrania się fotografowania, ale w sklepie z pamiątkami można kupić panoramiczne zdjęcia, a także breloczki, koszulki oraz beztłuszczowe przekąski i inne formy. Rzuć broń, jeśli ją posiadasz, i przygotuj się do aresztowania. Okej. Broni nie mamy. Ale... Słyszysz mnie? Ale nie mamy też... W pokoju ochrony. Śledzę cię przez kamery. Wychodź cinty. Oni już nadchodzą. Nie mam też zamiaru dać się aresztować na pewno. Nie po tym wszystkim. Słyszałem, jak mówili, że jesteś w szybie windy. Posłuchaj, gdzieś w pobliżu powinno być wejście do szybowca. No rany. Nie chciałem tam skakać. Ale dobra. Powtórzmy to. Okej. Rany. Prawie mnie walnęła ta winda. Mam nadzieję, że już żadna kolejna nie spadnie. Okej. Okay. O nie, chciałem się odwrócić na tym kołku i spróbować skoczyć w drugą stronę. Ale oczywiście nie można w tej grze odwrócić się na tym zwisającym kołku. Znaczy chyba nie można, bo być może jakimś klawiszem się da, ale nie strzałkami na pewno. Dobra. Ciągle to przeskakuje, no już teraz naprawdę wybiłem się dużo wcześniej niż poprzednio. A nadal przeskoczyłem nad tą belką. Dobra. Kolejna próba. Nie wiem na tym jakoś wylądować. Okej. Okay. Teraz jak wyczaiłem ten skok, to myślę, że będzie on łatwiejszy.
Czyli miałbym to jeszcze failować. Mam nadzieję, że już nie będzie to konieczne. W sensie powtarzanie tego skoku. Okej, mamy drabinę. Wydaje mi się, że będę musiał się gdzieś cofnąć, żeby przejść dalej, ale jednak nie. Całkiem spory ten szyb windy. Chyba tędy. Tam jest ogromna przepaść. Trochę co dziwne w takim budynku, przyznacie. Naprawdę nie wiemy, na którym piętrze jesteśmy. Dobra, jesteśmy w wentylacji. Nie takiej zwykłej wentylacji, jak się okazuje. No i padłem. Odkleiłem się od ściany. Dlatego, że byłem zbyt słabo rozpędzony. Znaczy specjalnie nie mam miejsca też, żeby się rozpędzić. Dobra. Gdzie teraz? Tam? Chyba tak. Tam nie doskoczymy. No więc jeszcze raz. W tym razie idziemy tędy. Czy jest tak ciemno, że nic nie widzę kompletnie. Więc chyba jednak nie tutaj. Dobra, spróbujmy wejść wyżej. I tędy, okej. Idziemy dalej. Oglądam się jeszcze za ewentualnymi torbami. O! Okej. W ogóle nie zauważyłem tego dołka tutaj. Nie wiedziałem, że możemy tu spaść. Tędy przejdę? Nie, okej. Czyli w tamtą stronę. Okej, tu gdzieś mamy torbę. Ciekawe gdzie? Pewnie na górze. Może i nie. Tędy przejdziemy? Też nie przejdziemy. Dobra, chyba w taki sposób. Dokładnie. Okej, ale tu jest torba. Ja myślałem, że tu jest przejście dalej. Czyli musimy się gdzieś wrócić. Niedobrze. Znaczy dobrze, niedobrze, jak no, znaleźliśmy torbę, ale... Mówię, byłem pewien, że tu będzie przejście dalej. Tędy nie przejdę. Tędy również. Powinienem wrócić do góry? Chyba nawet nie dam rady tam wrócić. Może tutaj w takim bądź razie? Okej, tu mamy przejście. Dobra. Całkiem spory ten szyb wentylacyjny, trzeba przyznać. Bo jeszcze tak długo w wentylacji w tej grze nie siedziałem jak teraz. Okej. Okay. Tego terenu pilnuje oddział snajperów. Możesz wrócić z drugiej strony, bądź ostrożny, Faith. Jak mnie widzisz, skoro jestem w szybie? Czyż kamer chyba tam nie było? No nieważne. W każdym razie teraz jesteśmy na dachu... Gdzie ja mam biec w ogóle? Tam był snajper. Ale mi się to nie podoba. Okej. Okay. Podejrzewam, że w ich stronę mamy biec. Dobra. Nie wygląda to zbyt ciekawie, przyznacie. Tędy możemy przejść? Nie bardzo. Dobra, a więc Geronimo. Nawet powiem wam, że nie było to jakoś specjalnie trudne na razie. Zobaczymy za chwilę. A, pierwszy z głowy. Wysyłają posiłki. Było tam jeszcze dwóch. Wygląda na to, że za chwilę będzie ich więcej. Kurna. Spadłem na dół, a chyba... O rany. Chyba nie miałem tam spadać. Dokładnie. Idziemy teraz tędy. O, shit. Dobra.
Jestem ciekawy, czy tędy dostanę się gdzieś dalej. Próbujmy wyeliminować tego drugiego snajpera. Atakować podejrzaną. Dobra. Tam jest ostatni. Niedobrze. Kurna, bardzo niedobrze. Będę się musiał bardziej streszczać przy kolejnej próbie. Aha, pod napięciem, super. Co gorsze, on jest wszędzie dookoła. No dobra. Już chyba raczej nie dam rady tego przejść. Biegli już zbyt blisko. Ale spróbuję. Jeszcze z celnością też oni nie grzeszą, no ale w końcu mnie zabili. Dobra, ale wiecie co? W momencie, kiedy już znam ten, w miarę ten teren, myślę, że będzie to teraz dużo łatwiejsze. Więc nie będę tutaj robił cięcia, tylko spróbuję przejść jeszcze raz. Jeżeli to mi się nie uda, to ewentualnie wtedy zrobimy sobie cięcie. A, tylko jak tu wbiec? Dobra, chyba tędy. Okej. Nie. Czemu tak? Dobra. Dobra, teraz serio, ostatnia próba. Nie chcę robić tutaj cięcia, bo to nie jest taka typowa walka, a jedynie troszkę trudniejsza przeprawa. Zobaczymy, jak to tam teraz pójdzie. Ej, mocno oberwałem, poczekajmy tu chwilę. Biegniemy dalej. Tego pierwszego możemy łatwo wyeliminować. Dobra. Wysyłają posiłki. Teraz trzeba szybko zająć się dwoma pozostałymi. Po prostu nie możemy się nigdzie zatrzymać, tylko biegniemy prosto do snajpera. Dobra. Tej chwilę zaczekamy. No nie, strzelałem do nas, niedobrze. Teraz czasowo stoimy nieźle, tylko żeby ten snajper nas nie ściągnął. Okej. Ładnie. A więc udało się w miarę sprawnie to załatwić. I jesteśmy już w środku. Nieźle. Dobra, idziemy tędy. Ja, więc idziemy do serwerowni. Jestem ciekawy, kto w wieżowcu, takim jak ten, bo to chyba jest wieżowiec, instaluje serwerownię na samej górze budynku, albo prawie na samej górze. Cóż, nie ja to wymyślałem, ale cóż. Może... O rany, przegapiłbym, taki fajny widok. Cholera, drzwi bezpieczeństwa na dach zamknięte. Rozwal serwery. Zasilanie siądzie na chwilę i będziesz mogła otworzyć drzwi. To zdecydowanie jest wieżowiec. I to nie mały. Okej. Masz pod nosem podgląd całego miasta, Faith. Cholera! Chyba zabrali Kate na dach. Już leci śmigłowiec. Musisz się pospieszyć. Co to... A więc kolejna walka. Miller. Wypuścili jakiś gaz. Dobra, spróbujmy na niego podwiec po prostu. Nie wiem, rozbrajanie tych antyterrorystów jest wyjątkowo jakoś uciążliwe. Nawet w momencie, kiedy dobrze naciskam klawisz, to Faith i tak ich nie rozbraja. Nie mam pojęcia, czym to jest spowodowane i generalnie przez to są przedłużane też te walki. Czy to jest flashbang? Nie, gaz. Dobra, wiecie co? Nie ma sensu chyba, żebym to kolejną walkę wam pokazywał. Wrócimy po prostu po tym, jak
skończę z tymi wszystkimi policjantami tutaj. Nie wiem dokładnie, ile ich będzie, ale to na pewno nie jest tylko tych dwóch. Dobra, więc do zobaczenia za chwilę. Hej, witam was po krótkim cięciu. Ta walka, którą przed chwilą odbyłem, była chyba zdecydowanie najgorszą jak dotąd w całej grze. I już chyba gorszej nie będzie. Dobra, więc idziemy dalej. Chyba tędy. A może i nie tędy? Chyba jednak nie. Więc gdzieś tam podejrzewam. Dobrą sprawę, nawet nie wiem, czy ta walka się już skończyła, bo nikt inny nie nadbiegał, więc po prostu włączyłem ponownie nagranie. Ale... Czy to już wszyscy? No chyba tak. Kurczę, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, gdzie biec. Dobra, spróbujmy jeszcze raz tutaj w takim bądź razie. Moment, jak przecież nacisnę Alt, to... Winno mi pokazać, w którą stronę biec, ale nic się nie dzieje, jak wciskam Alt. Okej, to jest raczej dziwne. Kompletnie nie wiem, co teraz zrobić. A, wiecie co? Być może, że wiem. Weźmy sobie tego LKM-a. Zróbmy tak. Chyba wszystkich nie mogę zniszczyć, tylko niektóre. Te serwery. Okej, teraz nam się otworzyło przejście chyba dalej. Dokładnie. Dobra. Więc trochę było kombinowania teraz, ale... W miarę szybko myślę, że udało się to rozwikłać. Teraz już chyba prosta droga na dach, tak mi się wydaje. Dokładnie, roof access. Nie wiem, czemu w ogóle Faith się rozgląda po bokach, skoro helikopter ma przed sobą, ale okej. No proszę, a to jest scyzor. Scyzor? Ale przecież... No tak, podejście typowe. Cóż, dokładnie dlatego mogłem. Kto ma ciebie na smyczy? Powiedzmy, że wiem, kto jest grubszą rybą. Callahan. Dlaczego my? Jesteśmy niegroźni. Na wojnie najpierw należy przełamać linie komunikacyjne. Ustrzelić posłańców. Bez połpa i bez sprinterów wasi klienci zostaną odcięci od siebie i... To miasto wyczyści ostatnich opór. Więc to dopiero początek. Wolę uważać to za koniec. Choć udało ci się wyjaśnić brakujące elementy sprawy upadku połpa, dlatego wciąż żyjesz. Nie można przeżyć całego życia na krawędzi! Prędzej czy później trzeba skoczyć! Ha, no i tak też chyba zrobimy teraz, prawda? Ładnie, a więc skaczemy. Trzeba przyznać, że to no, aż wyglądało tak, jakby się o to prosił scyzor. O rany. Trzeba przyznać, że ta akcja pod koniec naprawdę była świetna.
Ładnie i tak oto zakończa się pierwsza część Mirror's Edge'a. Jestem ciekawy, czy jeszcze coś teraz powiedzą. Nie chcę się na razie odzywać za dużo. Ale wygląda na to, że nic już nie powiedzą. Okej, z tego co sobie liczyłem, teraz powinna być jakaś 21-22 minuta nagrania. O, więc całkiem krótkie wyszło to nagranie. Ta muzyka jest świetna. Krótsze na pewno niż myślałem. Ale odcinek, żeby była jasność, nagrywam jakieś rany. Wybaczcie, jeżeli to słyszeliście, zahaczyłem słuchawkami o pop filter od mikrofona. W każdym bądź razie nagranie trwa jakieś 22, może 3 minuty. A nagrywam to ponad 50, więc te walki, które failowałem, trwały dłużej niż cała moja ta gra. Ale okej, w końcu udało się je zrobić, więc jestem z tego powodu mega zadowolony. Nie przerywam jeszcze tych napisów, bo wydaje mi się, że pod koniec była tu jeszcze jakaś jedna ważna kwestia. No i co, tak się kończy pierwszy rozdział Mirror's Edge'a. Przyciszę może nieco tą grę. Powinno być teraz mnie lepiej troszkę słychać. Jestem w sumie ciekawy, jak to wyjdzie na nagraniu, czy teraz przyciszam samą grę, czy też może jednocześnie i siebie. Ale mam nadzieję, że tylko grę. W każdym bądź razie niestety druga część, znaczy niestety, może istety, sam nie wiem, ale druga część, czyli Mirror's Edge Catalyst, nie jest bezpośrednią kontynuacją tej części gry. Nie jest w ogóle nawet z nią związana, jest to po prostu osobna historia, która wykorzystuje postaci i jakby historie zawarte w tej części, ale jest całkowicie wyjęta z kontekstu. I no, historia jakby zostanie napisana zupełnie na nowo. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu czy będzie ona równie ciekawa jak w pierwszej części. Myślę, że nawet będzie lepsza, bo z tego co czytałem, to zapowiada się naprawdę ciekawie ta druga część. Natomiast ja jestem troszkę zniesmaczony z tego powodu, że naprawdę chciałem poznać dalsze losy jakby Faith z tej gry, jej siostry. No bo Scyzor tak naprawdę to był jakiś tam pionek, który wykonywał rozkazy kogoś znacznie wyżej postawionego niż on. I no, jest pewien niedosyt, bo nie rozwiązaliśmy całej tej zagadki. Właśnie o tym mówiłem. Według pracownika Callahan naruszenie bezpieczeństwa doprowadziło do serii katastrofalnych przerw w działaniu systemów ochrony publicznej, co pogrążyło w chaosie tak Shard, jak i całe miasto. Podejrzane o dokonanie tego czynu są oskarżona o morderstwo była policjantka Kate Connors i jej siostra Faith Connors. Chociaż zakres i dokładna przyczyna uszkodzeń nie są jeszcze znane, nasuwa się wiele niepokojących pytań, w tym kwestia roli tzw. sprinterów w stabilizacji miasta. Po tym zdarzeniu miejscowa firma ochrony Pirandello Kruger wesprze CPF w patrolowaniu miasta i działaniach operacyjnych. PK i ratusz polecają, by tymczasowo unikać rozmów przez telefony komórkowe i wysyłania e-maili, póki nie zostaną wdrożone dodatkowe środki bezpieczeństwa. Chwilowo obie usługi nie są bezpieczne. Miejsce przebywania podejrzanych jest w tej chwili nieznane. No właśnie, to był jakiś tam komunikat radiowy, który coś tam jeszcze wyjaśniał niby pod koniec gry. Okej, przyciszę tylko. Ale dalej to pozostawia jakiś tam niedosyt. W każdym razie skończyliśmy tą pierwszą część Mirror's Edge'a. Ja już mówiłem na samym początku, według mnie jest to najbardziej niedoceniona gra ubiegłego dziesięciolecia. I szkoda tak naprawdę, no bo ja się w sumie bawiłem z nią bardzo dobrze. Ona mimo tych swoich niedociągnięć, tak, i jakichś tam braków, na przykład że nie mogę wskoczyć na rurkę pod innym kątem niż 90 stopni, że często gdzieś tam nie mogę się wspiąć, bo jest jakaś niewidzialna tekstura i tak dalej, i tak dalej. Tych bugów jest w tej grze całkiem sporo, ale jakby nie przeszkadzają mi one w tej zabawie i
I bieganie po prostu tak po blokach, po całym tym mieście jest naprawdę bardzo przyjemne. W drugiej części ma być już otwarty świat, więc myślę, że będzie to jeszcze lepsze. A cały feeling tego biegania ma być jeszcze bardziej usprawniony, więc... zobaczymy, jak to będzie wyglądać w Catalyst. Co jeszcze? Na koniec jeszcze mogę dodać, że Catalyst pojawi się w maju, chyba bodajże 26 maja. A więc za całkiem niedługo, tak naprawdę do premiery gry pozostał miesiąc. A ja jeszcze zdradzę wam tyle, że szykuję mały bonusik do na zakończenie tej serii, tak jakby. Niczego jeszcze nie będę zdradzał. Ale możecie tam, myślę, w przeciągu tygodnia spodziewać się. Rany, znowu biję nausznikiem od słuchawek o ten pop filter. Dobra, nieważne. W każdym razie w przeciągu tygodnia myślę, że możecie się jeszcze spodziewać małego bonusika, jeśli chodzi o Mirror Search. No i co, w zasadzie tyle. Zwykle pewnie powiedziałbym teraz coś w stylu... do zobaczenia w kolejnym odcinku, ale kolejnego odcinka z Mirror Search już nie będzie. Więc... dobra, w sumie nie wiem, co powiedzieć. Dobra, ja się już zamykam. Nie wiem w zasadzie nawet, czy puszczać te napisy do końca. Czy już po prostu wyłączyć to. Ale dobra, wiecie co? Niech sobie przelecą te napisy do końca. Myślę, że to nie będzie miało jakiegoś tam wielkiego wpływu na nagranie. Znaczy, mam szczerze mówiąc nadzieję, że one się za niedługo skończą, bo już brakuje mi jakby powoli tematów do rozmowy. Ale już są podziękowania, więc myślę, że zaraz dojdzie do końca. Trzeba przyznać, że ta lista osób jest całkiem długa jak na tak małą produkcję. Przyznajcie, chyba. Istnieje też taka teoria wśród tego, co przeczytałem na internecie i wśród tego, co zasłyszałem, że po wyjściu drugiej części tej gry nie będzie już po co wracać do jedynki, bo ona w zasadzie powiela te schematy, które były w jedynce, tylko znacząco je ulepsza, więc tym bardziej cieszę się, że odświeżyłem sobie tą grę tuż przed wyjściem kolejnej części. Dobra, przeleciały całe napisy, a więc ja się już z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to wiecie, co robić. I co? W zasadzie chyba tyle. A więc do zobaczenia ewentualnie w innych seriach. I trzymajcie się. Cześć!